Witajcie na kanale Madros. W dzisiejszym materiale kilka ciekawych informacji na temat powstawania filmu Jurassic Park 3 oraz tego, co łączy go z obozem kredowym. Zapraszam. Park Jurajski 3 pierwotnie miał się nazywać Jurassic Park Extinction, jednak Universal po pewnym czasie porzucił ten tytuł. Oficjalne potwierdzenie powstania filmu ogłoszono 29 czerwca 1998 roku, a prace rozpoczęły się rok później. Jurassic Park 3 nie opierał się na powieściach Michaela Crichtona, dlatego scenarzyści mogli wykorzystać swoje autorskie pomysły. Podobnie jak przy powstawaniu każdego filmu, scenariusz miał kilka wersji. Pierwszy został napisany przez Craiga Rosenberga i patrząc na niego z perspektywy czasu i tego, co dostaliśmy w całym uniwersum, był naprawdę ciekawy i intrygujący. Scenariusz różnił się od tego, jaki ostatecznie widzimy w filmie i uwaga, miał dotyczyć 6 nastolatków, którzy zostali uwięzieni na Isla Sorna. Reżyser filmu, Joe Johnston, odrzucił ten pomysł, ponieważ uważał, że za bardzo przypomina serial Przyjaciele. Argumentował to tym, że w filmie z serii Park Jurajski nikt nie będzie chciał zobaczyć 6 dzieciaków walczących o przetrwanie na wyspie pełnej dinozaurów. Jednakże dodał, iż scenariusz sam sobie był dobrze napisany. Wizja, podobna do tego, co widzieliśmy w obozie kredowym, mogła stać się faktem prawie 20 lat przed premierą samego serialu. Można powiedzieć, że coś z tej koncepcji pozostało w filmie, ponieważ widzimy w nim młodego chłopaka o imieniu Eric, który jest na wyspie aż 8 tygodni. Można go porównać do Dariusa z obozu kredowego. Obaj interesują się dinozaurami oraz posiadają sporą wiedzę na ich temat. Zarówno Eric, jak i Darius wiedzieli, jak zachować się podczas spotkań z dinozaurami. Dowodem może być świadomość, jak niebezpieczne mogą być kompsognaty. Obaj również uważali Alana Granta za autorytet w dziedzinie paleontologii. Postać Dariusa z obozu kredowego mocno przypomina Erika z Jurassic Park 3. Pytanie, czy to czysty zbieg okoliczności, a może twórcy postanowili wykorzystać dawno zapomniane koncepcje? Jedno jest pewne, mamy tutaj idealne porównanie postaci z filmu i serialu, który dzieli 19 lat. Podobnie jest z niektórymi gatunkami, które pojawiły się w Jurassic Park 3 lub miały się w nim pojawić. Spinozaur i ceratozaur zaliczyły swój filmowy występ tylko w tej jednej produkcji. Na wczesnym etapie powstawania filmu wycięto również sceny z uranozaurami. Jak doskonale wiemy, na powrót spinozaura i ceratozaura czekaliśmy aż do obozu kredowego. Uranozaury również pojawiają się wtedy po raz pierwszy. W ostatnim sezonie obozu kredowego mogliśmy także zobaczyć starcie tyranozaura ze spinozaurem, które zostało okrzyknięte wielkim rewanżem. Jak widać, koncepcja powstania obozu kredowego wcale nie musiała być czymś nowym. Uniwersum Parku Jurajskiego nadal ma w sobie duży potencjał i uważam, że zamiast dodawać jakieś dziwne, niepasujące historie, wystarczy cofnąć się do przeszłości i pokazać nam to, o czym dziś możemy tylko przeczytać. To wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie. Cześć!